Przychody spółki po 9 miesiącach były na poziomie prawie 15 miliardów. Natomiast wartość EBITDA w grupie była na poziomie 3,7 miliarda. Biorąc pod uwagę czynniki makroekonomiczne i to, co się dzieje w rynkach, na rynku metali i na rynku miedzi, myślę, że wyniki są satysfakcjonujące. Patrząc na relatywnie, porównując się do grupy porównawczej największych producentów miedzi, spółka wypada dobrze, a nawet bardzo dobrze pod wieloma względami. Także tutaj myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Natomiast do życzenia pozostają właśnie te elementy, na które nie mamy wpływu, czyli cena miedzi, która oscyluje wokół 5000 dolarów. No to jest znacznie poniżej tego, co było w zeszłym roku. Głównym czynnikiem, który ma wpływ na popyt miedzi, ceny miedzi, są warunki makroekonomiczne i sytuacja w Chinach i jaki jest rozwój produktu krajowego w Chinach. Chińczycy są największym konsumentem miedzi, ponad 40% produkcji rocznej, więc to jest znaczący element tej układanki. Jeśli chodzi o ceny miedzi, to na pewno trzeba brać pod uwagę trzy czynniki. Przede wszystkim na ile mocny jest dolar i umacniający się dolar ma wpływ na popyt na miedź. Również następnym elementem, który ma wpływ na popyt i na ceny miedzi, to są czynniki związane z ceną surowców, ceną paliw, cena ropy głównie. No i trzecim elementem jest oczywiście ten element chiński. Na ile centralny rząd chiński będzie w stanie pobudzić konsumpcję na rynku wewnętrznym i na ile będzie realizował plan inwestycji infrastrukturalnych, budownictwo, koleje, sieci przesyłowe, jeśli chodzi o energetykę, to będzie miało duży wpływ na przyszły popyt. My z poziomu spółki nie obserwujemy spadku na fizyczny popyt na miedź. Wręcz przeciwnie, popyt na naszą walcówkę jest bardzo dobry. Jest jeszcze element, który trzeba uwzględnić w rozpatrywaniu tego modelu popytu podaży. To jest ograniczenie podaży przez niektórych producentów miedzi. I tutaj już rejestrujemy, że są poważne projekty ograniczające produkcję. Kodelko niedawno, największy producent miedzi na świecie, ogłosiło zmniejszenie swojego programu inwestycyjnego o 5 miliardów. Anglo American ograniczyło częściowo swoją produkcję, Freeport również ograniczyło, także to będzie miało wpływ na przyszłą podaż, a jednocześnie na ceny samego metalu. Myślę, że to odbicie na rynku cenowym i poprawienie popytu względem podaży, ten przełom może już nastąpić w 2016, natomiast 2017 prawdopodobnie jest takim rokiem, w którym zaczniemy rejestrować poważniejszą zmianę. Więc porównując to z naszymi planami inwestycyjnymi i naszą strategią, która jest do roku 2020, no tutaj można powiedzieć, że wstrzeliliśmy się całkiem nieźle w ten scenariusz rynkowy z naszą strategią. Jeżeli 2017, 2018 będą to lata przełomowe, to nasza strategia rozwoju bardzo dobrze się w to wpisuje.
jeśli chodzi o sam projekt Sierra Gorda, to ja chciałbym powtórzyć to, co już wcześniej mówiłem, że patrzenie na efektywność finansową, na wyniki Sierry Gordy w momencie, kiedy nie mamy jeszcze pełnych mocy produkcyjnych, nie osiągnęliśmy pełnych mocy produkcyjnych, może trochę być zwodnicze. Ten koszt rzeczywiście, koszt jednostkowy Sierry Gordy jest na wyższym poziomie niż zakładaliśmy. On po 9 miesiącach w trzecim kwartale był na poziomie 2,44 dolara. W porównywalnych warunkach 2014 roku był na poziomie 1,69. Natomiast należy pamiętać, że w przeciągu 9 miesięcy ceny molibdenu znacznie spadły, 41% poszły w dół. Ceny molibdenu są głównym elementem tej układanki finansowej, na ile ten projekt będzie efektywny finansowo, na ile te koszty będą niższe lub wyższe. To zależy w dużej mierze od molibdenu. Natomiast na wyniki finansowe Sierry Gordy miały również wpływ takie elementy jak odsetki od pożyczek dla właścicieli i również przyspieszona amortyzacja, którą stosujemy w przypadku tego projektu. Jeśli chodzi o czwarty kwartał, to na pewno można powiedzieć, że ta EBITDA powinna być lepsza. W przypadku Sierry Gordy jest kilka lub kilkanaście inicjatyw, które wprowadzamy, które mają ograniczyć koszty. Wprowadziliśmy restrukturyzację zatrudnienia. Zatrudnienie spadło o 100 osób. Także tutaj z kwartału na kwartał te wyniki powinny się poprawiać. Również naszym celem nadrzędnym jest osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych, czyli 110-120 tysięcy ton miedzi w pierwszym kwartale przyszłego roku.